Tradycją stało się, że puławskie placówki oświatowe wyróżniają swoich najlepszych uczniów. W środę w szkole podstawowej nr 1 w Puławach odbyła się gala Nasi Najlepsi. Bohaterami spotkania byli uczniowie klas 4, 5, 6, 7 i 8, którzy na pierwszy semestr bieżącego roku szkolnego uzyskali średnią ocen minimum 4,75 oraz wzorowe lub bardzo dobre sprawowanie. Powodem do dumy jest fakt, że 11 uczniów osiągnęło średnie powyżej 5,5. Tę najwyższą odnotowała Amelia Banaszek z klasy 7A, której do średniej 6,0 brakowało jedynie 15 setnych. Pozostali wyróżnieni to uczniowie, których średnie rozpoczynały się od 4,75 i sięgały do 5,49. Wyróżnienia otrzymali także uczniowie, którzy mogą pochwalić się znakomitymi wynikami w rywalizacji sportowej. Najlepszymi w tej kategorii okazali się koszykarze z męskiego teamu reprezentującego szkołę. Zostali oni wicemistrzami rejonu w mini koszykówce. Ci sami chłopcy zyskali tytuł srebrnych medalistów finału wojewódzkiego w mini piłce ręcznej. Podczas gali w obecności całej społeczności szkolnej zaprezentowali się także młodzi artyści. Scena należała m.in. do wokalistów, recytatorów i młodych, utalentowanych tancerzy. Poza częścią oficjalną, na szkolnych korytarzach można było podziwiać prace plastyczne wykonane oczywiście przez uczniów jedynki.